Dobra. No, to jesteśmy na Kosowcach. Wydmy. Dało się trochę postrzelać. No cóż tu więcej powiedzieć, łuk tradycyjny to nie jest moja mocna strona. Ale zabawa jest przednia. Strzelanie intuicyjne, 50 metrów i to jeszcze wzdłuż. Wzdłuż zbocza. Super zabawa, pies się trochę wybiega. Będzie fajnie. Dotarcie tutaj zajmuje trochę czasu, bo dojazd do samej kopalni jest zamknięty. Straż przyjeżdża, w mandaty wlepia, więc madę trzeba pociągnąć jak sanki prawie 2 km. Ale zdecydowanie było warto, pogoda super. Łuczek. O. Taki. Sprawuje się całkiem fajnie. To jest Oak Ridge. Ale na ramionach WW karbonowych od mojego kunipijskiego. Prawie 50 funtów na palcach. Chodzi to jak złe. Żadnego problemu z donośnością czy z balistyką. Strzela się naprawdę super. No i szybkość nieporównywalna do niczego, co można kupić za sporo mniejsze pieniądze. A jedne ramiona i dwa łuki obsługują, więc oszczędność. Szczególnie jeśli się kupuje lepsze, droższe ramiona. Strzelamy dzisiaj z Eastonów. Strzały mam już chyba 10 lat. To są moje stare strzały halowe. Udało się je trochę wyprostować, skrócić na długość. Sam raz się sprawdzają, to teraz do łuku intuicyjnego. Do łuku olimpijskiego mam już Brooksy ze Skylona, tak samo do bloczków tarczowych. Trzeba się tu kiedyś jeszcze wybrać z bloczkami. Tym bardziej, że w tym roku planujemy start na kilku rundach 3D. I no nic tak nie przygotuje do strzelania w górę, w dół, jak przyjazd tutaj, poustawianie sobie kilku celi, czy tam z kostek, czy jakichś zwierzaków silikonowych. Potrenowanie, może nawet w parę osób możemy się spotkać w niedzielę akurat. Prawie nikogo tu nie ma do tej pory, może 4 osoby widziałem, więc można sobie bezpiecznie strzelać. No jakby nie było 180 stopni wałów, jeżeli ktoś chce robić coś mniej rozsądnego. Na pewno przyjedziemy tutaj jeszcze postrzelać na ponad 100 metrów bloczkę z olimpijskiego. Zobaczymy, jak to będzie wchodziło. Longshot łuczniczy. Zobaczymy, kiedyś nas stąd przegonię. Mnie i psa, ale cóż. Na razie byliśmy tu kilka razy. Przyjeżdżamy tu też z końmi, przyjeżdżamy tu rowerami. Nigdy nie było żadnego problemu, więc myślę, że z wyjątkiem sytuacji, kiedy ktoś przyjedzie tutaj samochodem, a co jest gwarantowanym mandatem, bo to już nasz znajomy przerabiał, to chyba w niedzielę nie ma problemu. Na tygodniu, jakby nie było, jest to, z tego co wiem, działająca kopalnia, szczególnie w roku. Teraz, odkąd spadł śnieg, w piątek widzę, nie ma żadnych śladów ciężkiego sprzętu, więc może w zimę oni nie pracują. Nie wiem dokładnie, jak funkcjonują kopalnie piachu. No ale cóż. Troszkę jest chłodno, mamy 0 stopni. Koło -1 tutaj, też przy śniegu. Ja mam na sobie termikę, nową bluzę z Deer Huntera. Zdecydowanie fajna sprawa. Mace, co mnie trąca? Żeby mi brody nie szarpało, muszę używać buffa. A i przynajmniej nie przeziębię płuc. Jest naprawdę fajnie. Myślę, że trzeba tu będzie przejeżdżać częściej. Wleć jakiś wózek muszę sobie zrobić na ten cały sprzęt, bo ciągnięcie go jak sanek to jest pomyłka straszna. Strasznie. 2 km, jeszcze bym się obrócić. A wypadałoby jeszcze parę strzał puścić i może jakieś jedzenie, może coś. No cóż, działamy dalej. Nie gadamy.
Dobra.